Zapraszamy na wykład inauguracyjny pani profesor Ewy Stachowskiej. Jest to specjalista z dziedziny żywienia człowieka, wspaniały naukowiec, biochemik, ale też dietetyk. Kieruje Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie. Posiada unikalną wiedzę dotyczącą wpływu żywienia na efekty w sporcie. Ma swoje pasje naukowe i dydaktyczne. Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów z dziedziny nutrygenomiki i nutrygenetyki. Dziedzin nauki związanych z procesem indywidualizacji żywienia człowieka do jego predyspozycji genetycznych. Jako naukowiec współpracuje z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą. Jest autorką przeszło 160 artykułów w recenzowanych czasopismach. Jest także miłośnikiem muzyki, dobrej kuchni, blogerką, co w dzisiejszych czasach jest też ważną umiejętnością. Zawsze otwarta na ciekawych ludzi. Jej tematem wykładu to oczywiście mózg, a dieta. A ja zapraszam Państwa na drugi wykład inauguracyjny, który wygłosi pan profesor Piotr Tryjanowski. Pan profesor jest dyrektorem Instytutu Zoologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest profesorem nauk biologicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii behawioralnej, wpływu klimatu, ptaków w krajobrazie rolniczym oraz ekologii miast. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych o międzynarodowym znaczeniu i oddziaływaniu. Pan profesor w 2003 roku wyjechał na stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej do Cambridge, gdzie rozpoczął współpracę z Międzynarodowym Panelem do Spraw Zmian Klimatu. Wiele lat pracował w tej grupie badaczy w Australii i ta grupa w 2007 roku otrzymała pokojową Nagrodę Nobla za raport na temat zmian klimatu. Pan profesor jest doktorem honoris causa Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze. Jest popularyzatorem, przepraszam, ptakoterapii. Opublikował m.in. książkę Rozum z ptakami odlatuje, Ptaki i wino oraz wraz z doktorem Sławomirem Murawcem znakomitą książkę, którą bardzo polecam, Ornitologia terapeutyczna. Jak mówi o sobie, jest miłośnikiem serów, wina i tradycyjnego pasterstwa. Pan profesor wygłosi wykład pod tytułem Biofilny mózg. Terapeutyczna rola podglądania ptaków, do czego zapraszamy razem z panem profesorem. Zapraszamy serdecznie.